W pudełku są dwie kule zielone, dwie białe i cztery czarne. Losujemy z pudełka jedną kulę. Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe jednej drugiej? Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C. Skoro mamy dwie kule zielone, dwie białe i cztery czarne, to wszystkich kul mamy 8. Ile mamy kul czarnych? Cztery. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej to cztery ósme. Po skróceniu ten ułamek przyjmie postać jednej drugiej. Stwierdzenie, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe jednej drugiej jest zatem prawdziwe. Zaznaczamy odpowiedź T, która oznacza tak. A jakie jest tu uzasadnienie? Mamy 4 kule czarne. Wszystkich kul jest 8. 4 kule z 8 to połowa. Odpowiedź C brzmi następująco: Kule czarne stanowią połowę wszystkich kul w pudełku. To jest prawidłowe uzasadnienie. Jeśli chcesz przypomnieć sobie informacje o prawdopodobieństwie, to obejrzyj playlistę o tym temacie na Pistacja TV.